Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach, sezon drugi. A dzisiaj, słuchajcie, żegnamy się już z naszą posiadłością, wracamy w końcu do miasta. W posiadłości niewiele się działo, jedyną rzeczą, która się działa, to rozbudowałam farmy. Zresztą widać, bo mam pełną chleba, zabieram go z sobą, niech się nie marnuje tutaj. Zaraz jeszcze mam tylko... Aha. Nie, bo tutaj wiecie co, jeden blok był dirtem, więc idąc tędy miałam przy sobie kobel, stwierdziłam, że zamienię, no i zostawiłam drzwi otwarte. Więc tak, o, nawet dynie nam porosły. O, tutaj to wszystko to jest plantacja zboża, tutaj tak jak mówiłam, jedna część jest zróżnicowana i tutaj też mamy zboże. Dobrze, a my uciekamy do netheru. W ogóle ostatnio, co muszę sprostować, powiedziałam, że przez nether droga jest dwa razy krótsza, nie jest dwa razy, a 8 razy, co mnie bardzo miło zaskoczyło i wręcz zmotywowało, żeby w końcu przejść przez nether. Bo, no wiadomo, lawa, niekoniecznie prosta droga, a czy trafię w odpowiedni punkt? No tym razem kierowałam się koordynatami, więc można powiedzieć bezpośrednio doszłam do celu. A też sama droga przez nether tak dość ładnie mi wyszła, że tak to określę. W ogóle, jeżeli dziwnie brzmi, to dlatego, że dopiero co wstałam. Tak, ostatnio mam fazę na spanie. W ogóle też propos spania, u większości ludzi jak śpią, to się coś śni. Ja przeważnie miałam, można powiedzieć, normalne sny, dopóki oglądałam horrory. Teraz mam przerwę od horrorów już tak, no chyba z 3 tygodnie. To powiem, że takie durnoty i pierdoły mi się śnią, że to jakaś masakra. Przykładowo ostatnio miałam sen, że jestem w jakimś... takim dziwnym ośrodku. Tak, tutaj jeszcze nadmienię, że zrobiłam właśnie trasę do portalu powrotną. Znaczy do portalu, do kolejnego portalu do miasta. Zresztą wiecie, że ja zawsze robię takie dróżki, bo mi się one podobają. Więc teraz taką dróżką się właśnie przejdziemy. A co propos moich snów. Właśnie ostatnio miałam taki sen, że jestem w jakimś ośrodku, takim jakby dla chorych ludzi. Tylko ten ośrodek, wiecie co, wyglądał jak taka... bardzo dawna kamienica, w takim bardzo starym stylu. No i śni mi się, że jest tam moja babcia, która de facto już nie żyje. I ja z nią rozmawiam. No i tam ona... No na coś na pewno jest chora, bo w ogóle tak jakby połowy boku nie miała. To było tak jakby, nie wiem, taka otwarta rana, to było, nie wiem, wyżarte, no bardzo dziwne. W każdym razie ja z nią rozmawiam, no i później gdzieś się budzę. I tak obudziłam się i no nieraz mi się osoby zmarłe śniły, ale z kim też nie rozmawiałam, zawsze mówią, że jak się śnią osoby zmarłe, to one nie mówią. No i tutaj ja się tak zastanowiłam, że ja z babcią rozmawiałam. No i tutaj już zaczynam kminić, czy to rzeczywiście była babcia. I w pewnym momencie już zwyczajnie nie pamiętam twarzy, czy to rzeczywiście była babcia, czy to była inna osoba i teraz na przykład nie mam przekonania, z kim ja tam mogłam rozmawiać, nie? No taki naprawdę dość dziwny to był sen. Nie powiem, że był straszny, bo ja w snach mało kiedy się boję. Zresztą to tak jak z horrorami, nie? No i tak, nie wiem, no, coraz więcej durnowatych snów mam, więc po prostu trzeba wrócić do horroru, bo wtedy było wszystko okej. No, na przykład mam też, miałam taki sen, słyszę gdzieś fabka. Dobra, z wami nie walczymy w sumie. Miałam sen jeszcze jako dziecko. Byłam na podwórku, świeciło słoneczko i biegały takie jakby malutkie ludziki. Nie powiem, że krasnoludki. Bardziej, nie wiem, może to były karły? I miały miecz taki drewniany, każdy miał taki mieczyk. I brał, słuchajcie... brał tym mieczem, chciał mnie zabić. No i w pewnym momencie któryś mnie trafił w plecy i się obudziłam właśnie z bólem pleców, ale co śmieszniejsze było, te karły, chcąc trafić, krzyczały piw-paw. Nie wiem dlaczego. Taki naprawdę dziwny, durny sen, ale pamiętam go do dziś. A śnił mi się on naprawdę bardzo dawno temu. No, nie wiem, niektóre osoby twierdzą, że sny mają znaczenie, nie? Tak samo ja twierdzę, że sny niektóre są prorocze i pomagające. Miałam ostatnią sytuację, znajomy mi się skarży, że przez przypadek usunął wszystkie zdjęcia z telefonu. Ja mówię, no cóż, jesteś pierdolony, nie? No ale
Wróciłam do domu, poszłam sobie spać. O, Basia, cześć! Mogłeś wyrzucić głowę. Poszłam spać, no i śni mi się, słuchajcie, że natomiast koleżanka ma ten sam problem. Mówi, że usunęła wszystkie zdjęcia, że jej szkoda, że coś tam. I ja wyskakuję z tekstem, że no, z czym masz problem, są programy, można to przecież cofnąć, nie? I się rano budzę i myślę, zaraz, przecież to mój znajomy miał z tym problem. No to ja dawać dzwonić do znajomego, słuchaj, przyjedź z telefonem, ja ci to zrobię, może się uda, nie? No, więc tutaj w tym momencie sen mi pomógł, na przykład. No, więc no tak mi dzisiaj nagadanie o snach naszło. No, ale sny potrafią być dość ciekawe. Najlepsze to są takie, które wynikają, słuchajcie, na przykład jak ja to nazywam, z przegrania. A przegranie to znaczy u mnie, że za dużo zamulam w jedną grę. Ale też niektóre sny po prostu są wywołane jedną sceną gry. Tak, właśnie ja tutaj kopiąc po koordynatach byłam wielce zdziwiona, że trafiłam właśnie na ten portal, który ten portal de facto prowadzi na nabrzeże. Bowiem ja się kierowałam koordynatami do mojego pierwszego portalu netarowego. My sobie w niego na chwilę wejdziemy, bo dlaczego by nie? Zobaczymy, co słychać w normalnym świecie. A w normalnym świecie południa. Zaraz, bo ja tutaj chyba lamy przyprowadziłam, nie? Tak, jest jedna lama. Ja jej wam chyba nie pokazywałam, o. Ostatnio Ulaśka się lamami emocjonowała. No, tak jak widać, obrażona całe życie. Dobra, my śmigamy dalej do miasta. Dzisiaj mam triumfalny powrót. No, a co właśnie do snów wywołanych grami? Jak wychodził Battlefield 1, to dziś obejrzałam sobie recenzję, stwierdziłam, a dobra, może sobie zagram, może nie. W nocy mi się, słuchajcie, śni, że ja jestem w jakichś okopach, strzelają, ja siedzę z kałasznikowem i tam mam się bronić, to jakiś granat wybuchł. No, tak wiecie, tutaj akurat w grę nie zamulałam, ale miałam fajny sen związany z grą. Ale natomiast jak zaczęłam zamulać w Stardew Valley, no to śpię i się przejmuję w nocy, że mi buraki nie chcą rosnąć, nie? A że grządki trzeba obciapać. Naprawdę, niektóre sny są takie pocieszne. No... Ale najlepsze to są sny z gadającymi zwierzakami. Nie wiem, czy wy takowe mieliście. Mi się niejednokrotnie zdarzyło, że mój kot gadał ze mną przez sen. Znaczy w śnie, nie przez sen. Przez sen to by gadał, gdyby on spał i gadał. Chociaż w sumie zdarzy mu się spać i miarczyć, więc... Coś w tym jest. No, w ogóle właśnie twierdzicie, że zwierzętom to się coś śni? Bo na przykład pies jak śpi, to bardzo często biegnie nogami, prawda? Tak jakby uciekał przed czymś. No, tak samo miałam nieraz sytuację, że kot sobie śpi, a nagle wyskakuje w górę z miarkiem jakiś przestraszony. Nie wiem, może horror mu się jakiś śnił, ewentualnie ja. No, więc zwierzęta chyba też śnią, nie? Takie mam wrażenie. Chociaż z drugiej strony jakieś, wiecie, typu poruszanie nogami u psa to może być odruch jakiś mimowolny, wynikający z tego, że psy ogólnie dużo biegają, nie? Nie wiem, ja się nie znam w tej kwestii, pytam was w tym momencie o zdanie. Jak chcecie, możecie mi swoje sny opowiadać. No, sny są ciekawe. No, ale najlepsze też są u mnie sny, jak mi się śni jedzenie. Wyśni mi się, słuchajcie, że przygotowuję jakąś potrawę, i później ja się budzę i myślę, zaraz, co w tej potrawie było w śnie? I próbuję coś takiego patentować sama w domu, w kuchni, nie? Bo ja na przykład gotując mało kiedy kieruję się przepisami, a nawet jak mam przepis, to ja je tak przerobię po swojemu. Ja nie potrafię w 100% kierować się przepisem. Kiedyś właśnie robiłam obiad dla znajomych, no i się pytają, że jaki był przepis. No taki, taki, ale zmieniłam to i to, dodałam to i to, a przerobiłam to i to i tak, a tego nie smażyłam, tylko zrobiłam w ten sposób, nie? No i znajomy do mnie, że czy ty zawsze musisz przerabiać te przepisy, zrób raz według coś, w 100% według przepisu. Dobra, zrobiłam mu w 100% według przepisu, ten przyjeżdża. No ale wiesz, dzisiaj ci takie dobre nie wyszło. Robiłam według przepisu, więc czego chcesz? No, więc... Twierdzę, że kierowanie w 100% się przepisem nie jest dobre. Ale to może tylko moje zdanie. No, ja bardzo często dużo przepisów sama wymyślam. Niejednokrotnie wymyślając dany przepis się waham, czy to w ogóle ma prawo bytu. Tak samo ostatnio wymyśliłam, to były piersi kurczaka duszone w sosie szpinakowym
zagęszczonym serkiem mascarpone. I miałam właśnie duży dylemat, czy serek mascarpone mi się nie zważy i czy ten sos będzie dobry. Wyszedł świetny, no. Ale bardzo długo się obawiałam, czy będzie okej. Co ono tam miotło? Jakiś złotem siedzi. No, my już jesteśmy blisko, bo to już jest twierdza tutaj przed naszym pierwszym portalem. I z tej twierdzy przechodzimy na drugą stronę. Zaraz. Tak, na drugą stronę twierdzy przechodzimy i tam jest portal do naszego miasta. W ogóle stęskniłam się już za naszym miastem. Przepraszam, co to za komitet powitalny? Bramka dla nowożeńców, czy co? Już skończyłeś? Nie. Ja ci tu zaraz poszczelam. Co, odbijasz ty te strzały, czy jak? Ej, spadaj. No, do widzenia. A gdzie tu jeszcze jakiś? A, tu został jeden. A, to nie zostaje. A zaraz, bo to nie w tą mańkę. W sumie nie zostaje. No. A, i muszę sobie tutaj, tak już w tematach gry, muszę uzbierać level do naprawy kilofa. Potrzebuję 32. I mówiliście mi, żebym połączyła tą łopatę z nową. Ale ja się obawiam, że te enchanty mi znikną. Będę musiała to sprawdzić. Zapomniałam, słuchajcie, zabrać. Miałam 5 diamentów w posiadłości. Tak więc jak widzicie, tutaj jest nasz... Dobra, z nimi się nie bawię. Nasz pierwszy portal, nasza pierwsza stacja neterowa. I idziemy teraz do miasta. Teraz sobie może chlebuś tu wezmę. No, a z miasta musimy się udać, słuchajcie, do kwarcowej willi, bowiem... No, coś słyszę. Jeszcze próbuję coś we mnie strzelać, jak ja tego nie widzę, to jest nie fair. A czekajcie, jest dalej tutaj ta kula na taro... Oj, wybuchowa kula. Ona powinna być tu. Nie ma, zniknęła chyba. Może była tutaj, ale nie wydaje mi się. Tam była, patrzcie, dalej jest. Jezu, ja na tym save'ie gram 3 lata, jak nie lepiej. I dalej ten bug tutaj jest z tą kulą. Tutaj uderzał gaz. I ja tej kuli jakoś nie do końca odbiłam. Ej, co jest? To jest kula zła. Lagi wywołuje. No, więc udamy się do kwarcowej willi, bowiem potrzebujemy lodu. Tak, będziemy potrzebowali lodu, bowiem będzie powstawała fabryka lodu. Pietruszek stwierdził, że jest to mi... koniecznie do szczęścia niezbędne, więc się tam i wybierzemy. O, i przy okazji wiecie co? Przetestujemy, czy działają jeszcze nasze teleporty, bo już jest przecież wersja 1.11.2, więc zobaczymy, czy wszystko poprawnie działa. Teraz tylko myślę, czy ja mam perłę neterową tam. Powinnam mieć. No, bo portal do neteru jest w połowie drogi do willi kwarcowej, więc będzie szybciej. Zresztą i tak podejrzewam, że będziemy musieli się przekimać, bo jest pewnie w normalnym życiu noc. I zobaczymy. No, jest Konstant, już myślałam, że gdzieś się zgubił. A, miałam wam jeszcze odmienić, co z książkami, które wybraliście mi do czytania. Ja się de facto zdecydowałam na Wiedźmina, jednakże jeszcze ani razu nie... Nie przeczytałam, słuchajcie, jeszcze ani jednej strony nawet. Jakoś ostatnie czasy... No, pomijam fakt, że Stardew Valley strasznie mnie wciągnęło, ale też po prostu jakoś ogólnie nie miałam czasu. Mam ostatnio dużo zajęć, więc... Nie było kiedy przysiąść, ale już tak myślę, prosiłam was o to ponad miesiąc temu z tymi książkami, więc myślę, że trzeba się w końcu spiąć i zacząć czytać. Znając życie, jak ja zacznę czytać, to zapomnę o Bożym Świecie, już gry mi zejdą troszkę na bok. Nie martwcie się o Minecrafta i o serie, które są obecnie na kanale, bo raczej im nic nie grozi. A ty gdzieś się wybierasz? No.
I owce, dwie owce terrorystki. Raz pamiętam, gdzieś się patrzyłam w dal, w jakimś odcinku i wzięliście, zrobiliście wtedy screena i pozaznaczaliście, było na nim 8 owiec, gdzie ja na nagraniu na to nie zwróciłam uwagi. Tak. A, i jeszcze miałam wspomnieć o jednej sprawie, bowiem w Krakowie teraz będzie bardzo fajny występ stand-upowy, organizuje go mój znajomy. W ogóle link do tego macie w opisie filmu, więc ja was serdecznie tam zapraszam, jak ktoś mieszka w Krakowie, żeby sobie wbił. I jeżeli wchodząc poda hasło Magdalena, będzie tam miał jakąś zniżkę, czy coś miłego go tam spotka. Więc bardzo serdecznie polecam, na moim Facebooku również jest to wydarzenie podlinkowane, więc serdecznie zapraszam. Jak myślę, skąd tutaj są NPC, czy robią teraz za pandy, czy za bałwany, a przecież ja tutaj je hodowałam z tymi, jeju, z zombie, no co się patrzysz, bo potrzebowałam kartografa, tak, i jakie ja miałam wtedy problemy z tą, z mapą, bo mam tekstury, nie? O, moje pieski już słychać. Macie, wy wyjdźcie sobie na 2 miesiące z domu, to wam się gad zaplęgnął. Dobra, ja sobie... Nie, to chcę zostawić troszkę chlebków, bo po co mi to wszystko potrzebne? O, jeszcze marchewka. Przy okazji się najemy. No i co ja mam z tym gadem zrobić? W sumie jak wybuchnie, to i tak mam wyłączone wybuchy. Co się patrzysz? A siedź sobie tutaj. Zaraz ja idę jeszcze do piesków, tylko zajrzę. Cześć, jak ja was dawno widziałam. A wiem, tu cieplutko było. 3, 2 zginęły, pamiętam, tragicznie. Poprzez to, że mnie zdenerwowały, bo mi zombie NPC-a ubiły. A my idziemy na dół, ja potrzebuję pereł netarowych. Tylko gdzie one mogą być? One są chyba przy portalu. Ja wiem, że tu mam 6 na pewno. No to w sumie wystarczy, bo ja potrzebuję tylko w dwie strony. Konstanty, złaś. W ogóle pilnujesz tu? No jak pilnujesz? Kolejne gady i pluskwy mi się zalęgły. Wypad. A, zrobię tu jednego Konstantego, niech sobie pływa. Co o tym sądzisz, Konstanty? Czekajcie, mam durny pomysł, więc tego zrobić. Dzisiaj tak mamy luźny odcinek z Wielkiego Powrotu. W kolejnym, słuchajcie, będzie... Prawdopodobnie, o ile mi się to uda. Fabryka lodu. Pietruszek właśnie stwierdził, że jest mi to niezbędne do szczęścia. Więc zrobię, dlaczego by nie. Gdzie są dynie? W ogóle będę potrzebowała masę żelaza, bo tam idzie pełno pistonów. Wow, trzeba będzie iść na kopalnię. Albo nie, ja wiem, ja się przelecę po wszystkich miejscówkach, wszystko zajmę zewsząd i przyniosę sobie. A, będzie. Tu. I tu. Pędz. I pływamy! A ty się nie utopisz, prawda? No cóż, jak lubi pod wodą, no to co ja mu będę przeszkadzać, co? Dobra, to teraz tak, potrzebuję jednej perły. Zobaczymy, czy to działa, czy ja jeszcze umiem. Działa! Super. Auć! Ej, no... Piotrek! Się spsuło. I teraz tam nie mam perły zawieszonej. Na pewno nie mam zawieszonej perły. No nie mam i mnie łomotnie tu zaraz. Au! Cóż, chciał, nie chciał, słuchajcie, idziemy na piechotę. Chyba, że czekajcie. Nie, nie pójdziemy na piechotę. Ja mam lepszy pomysł. Widzicie, jak człowiek z samego rana wstanie i siądzie tylko co do nagrania, to od razu ma tyle genialnych pomysłów. Nie, jeszcze mam inny pomysł. Chociaż nie pamiętam, czy do zrealizowania, ale jak tu nie, to tam na pewno. Tak, wymyśliłam, że pojedziemy na Altivo, ale Altivo się chyba zagubił. Z tego, co ja pamiętam. Halo? Tak, Altivo się zagubił na jednej z wypraw. Bo ten...
cienisty, tak, cienisty go chyba nazwałam, jest na nabrzeżu, to mi się nie opyla po niego iść. Tak, wiem, że są te wieże do zrobienia w szpitalu, ale ja wychodzę z założenia, że tutaj to też jest polski NFZ, więc możemy 15 lat poczekać. Nie, skończę to kiedyś, po prostu troszkę miałam przesytu. Dekorując szpitale. Chociaż powiem wam, że robiąc tutaj szpital, oglądałam jeden z lepszych horrorów. No. W ogóle muszę obejrzeć ten horror, co kina twierdzi, że jest taki okropny. Mianowicie... Zresztą, co ja się będę? Dziękuję. Mianowicie, nie oddychaj. Halo, gdzie jest cała reszta? Mam nadzieję, że chociaż... Przepraszam, gdzie są konie? Dlaczego one poznikały? Przecież ja tu miałam na każdy boks konia. Jest tylko jakiś ciapaty osioł. Kto mi zajumał konie? Zaraz, wiem, gdzie jeszcze mogę mieć konie. A jak nie, to idziemy na piechotę. Trudno. Trudno i darmo. O, nasze więzienie. A więzienie, jak robiłam, to oglądałam całą serię Ala Bandiego. No, świat według Bandich. Ej, no halo, jest coś nie takie. Miałam wszędzie konie. O, cześć Konstanty, a ty co tu robisz? Jeszcze z owcą. One na pewno mają jakiś układ. To na 100%. Wiecie co? Nie, my pójdziemy przez portal, przez Nether. Będzie szybciej, bo ja się po prostu obawiam, że ja nie zdążę tam dojść piechotą. A pójdziemy sobie teraz przez ten... przez Nether. To jest kawałeczek. W sumie mogą od razu tam zajść, nie? Wracając przez Nether. Ale stęskniłam się za miastem, chciałam jak najszybciej tutaj wrócić już. No trochę czasu minęło, od kiedy nas tu nie było. Tak, jak widzicie i niektórzy chwalili, ja się wyzbyłam tych tekstur na pory roku. Może kiedyś dodadzą normalnie do Minecrafta pory roku? Fajnie by było w sumie. I też fajnie byłoby, gdyby zrobić jakieś stardiowali, że w danym tym... W daną porę roku... A was tu dwóch? W daną porę roku konkretne te roślinki rosną, nie? Nie mówię, że pod hodowlę, tylko po prostu by się je znajdowało gdzieś tam na świecie. W ogóle powiem wam, że troszeczkę się rozczarowałam, Stardew Valley, w kwestii oceny dziadka, bo cała gra jest dla mnie miodzio, ale ocena dziadka leży. Bo tak, oglądałam serię u kilkunastu youtuberów i stwierdziłam, że zobaczę, jak ich ocenił dziadek. No i były osoby, które naprawdę ani nie miały zarobionych dużo pieniędzy, relacje na przykład z mieszkańcami były zerowe, farma była dość ogarnięta, ale nie jakoś super hiper. I dziadek oceniał to na 3 świece. Można mieć 4 świece, nie? No i tak się troszkę rozczarowałam, bo tak myślę, że ja na mojej tym prywatnym sejwie się najumałam. Pełno, wiecie, wszystkie budynki praktycznie, relacje praktycznie też z połą mieszkańców na maksa. Kot ukochany, grządki wszystko zadbane, no i dziadek co prawda ocenił na 4, ale w porównaniu z tym, że inne osoby dość o wiele mniej się starały niż ja, a miały też bardzo pozytywną ocenę. O. Że nie spotkałam się na przykład ze złą oceną, żeby nie dostać żadnej świecy, jedną czy dwie. No więc tak, wydaje mi się, że powinno to być troszkę bardziej, nie wiem, wymagające, rygorystyczne. O, cześć Helinka. Nie wiem, to jest tylko wyłącznie moje zdanie. Patrzcie, a tu kunie są. Są kunie. Otwórz. Jest Rafał? Jest Rafał, tylko on nie ma siodła. A ja tutaj nigdzie nie będę miała siodła z racji, ponieważ gdyż... Weź schowaj ten tyłek. Boże, ty się nadziałeś. Nie mam tam żadnych itemów na tej miejscówce z racji, że kiedyś weszłam na złej wersji. No. No fajnie, śnieg tu pada, tak po skosie zawsze. Dobra, my idziemy sobie do tej. W ogóle, tak mi się teraz przypomniało, że ja chyba powinnam skrzydło wykończyć u smoka, nie?
Jejku, jak ja tu w ogóle dawno byłam. Idzie noc, trudno, idziemy w nocy. W sumie stąd bym mogła zebrać sobie lód i byłoby spoko. A ja tu miałam ścieżki, mi zasypało. Ale na kwarcowej willi też dawno byłam. To będzie dla was może dziwne, ale dane lokacje kojarzą mi się z danymi filmami, które w trakcie oglądałam. Kwarcowa willa kojarzy mi się z Piłą. Z Piłą i z Dlaczego ja i Trudne sprawy, bo akurat skończyłam oglądać te, jak ja to nazywam, durnoty i zaczęłam oglądać Piłę, tak jakby w sumie Piła była mądrym filmem, nie? Piła była dobra do czwartego bodajże odcinka, znaczy filmu, a później już jakoś niespecjalnie. Nie, no i przesadzona, i już można powiedzieć się przejadła, nie? Ja mówię, że ja 20, uwierzycie, że ja 25 minut non-stop gadam. No wiecie, dopiero co wstałam, to mam dużo siły, nie? Na gadanie. A to już jesteśmy blisko. Tutaj te dwie miejscóweczki są bardzo blisko, dlatego portal jest połączony przez ten... Tak jakby jeden portal jest. Pomimo, że tutaj też jest portal powrotny. Tak samo w mieście, że ja mam portal w domu i portal w neterze. Zombie, jak ja was dawno widziałam. Stęskłam się za wami wszystkimi, naprawdę. Panu już dziękujemy, panu również. Dawajcie expo. I idziemy. Tu powinien gdzieś osioł chyba łazić. Mi się coś wydaje. No. Jest osioł. Dobrze pamiętałam, że on się tu topi. I tu powinien być ten. Jejku, jak ja go nazywałam? Kłopotek. Pamiętacie kłopotka? Jest kłopotek, o, tutaj. Koteł. O! Nikt nic nie widział, ja nie chciałam. Od kiedy koty mogą się dusić w ścianie? Dobra, nieważne. Peszek. No, wstał nowy dzień, nikt nic nie widział. Ej, no puść mnie. Dobrze, my wychodzimy. Znaczy, ja idę do magazynu. Zobaczę, słuchajcie, jak tutaj... Puszczaj. Moje zasoby żelaza. O, cześć, kurczak. Zasoby śniegu na pewno spoko. Tu mamy zasoby żelaza. Aha, już zabrane, dziękujemy. A, bo ja to wszystko opędzlowałam, słuchajcie, jak było te... Boże, robiłam te. Teleporty. Dobrze, ja sobie tego lodu troszkę zabiorę. A i zwykłego lodu mamy mało dość. To wiecie co, ja chyba pójdę jeszcze pod smoka i sobie go weźmiemy. Bo ten bity lód to jest z lodowców. Jak pamiętacie, tu niedaleko był kiedyś lodowiec. No ale na trudnych sprawach się zbył. Właściwie to mu pomogłam. O, tu pamiętam, jak tą ścieżkę robiłam i metro to oglądałam, Piłę. No i mówię, piątego filmu już Piłę nie przebrnęłam. Już było ciężko. A teraz chcę sobie też obejrzeć tą autopsję Jane. Ponoć dobry film. O, mam jakiegoś bałwanka zniewolonego. Mnie do śniegu byłeś, co? No, tu na brzegach jest. Jest nasz smok. Ale on w nocy robi lepsze wrażenie. W kwestii tej... skrzydeł. Drugiego skrzydła nie ma chyba, nie? A może jak tu blisko jestem, to dokończę. Teraz mam tyle nowych tych poziomów neteru. Znaczy poziomów neteru. Terenów w neterze, gdzie jest właśnie pełno tego. No, niedokończone. Gdzie jest pełno glowstone'u, więc nie będzie problemem to zebrać. Zresztą mamy kilof z jedwabiem. No, naprawiony. Można skończyć. Wow. Zapomniałam, że ty aż tak szybko umiesz. No, ja sobie to wyzbieram. Ej, no ja wolę jednak, jak ty robisz... O tak. Nie pamiętam, ile w tej fabryce lodu... Potrzeba tego lodu, nie? Ale... Troszkę się weźmie.
No, tam już nawet zamarzł kolejny. Dobra, wezmę sobie tutaj tylko z tego nabrzeża i będzie. Dobra, wyłazimy. Ile tego mam? Ponad stak, to tam aż tyle chyba tego lodu nie idzie. Jeszcze wyprodukujemy sobie nowe. Myślałam, że zdążę wrócić, słuchajcie, do miasta i wybierzemy miejsce, gdzie będzie ta fabryka lodu. Ale cóż, zrobię sobie to już sama, ja sobie teraz już wrócę. Może sobie wrócę metrem, bo dlaczego by nie? Metro funkcjonuje, z tego co pamiętam, to się nim zajmowałam. A tylko teraz pytanie, które było... Do miasta, chyba to po lewe. No, ci chciałam. Zobaczymy, czy w lewo, czy nie w lewo. Bo w lewo powinien mieć przestój. Ej, puść mnie, puść! Oddaj! Co jeszcze durnego dziś zrobię? Nic, bo kończymy ten odcinek, słuchajcie, kończymy. Ja wrócę sobie do miasta już kulturalnie sama. A jak widać, coś mi duchy dzisiaj nie sprzyjają. No, więc kończymy ten odcinek. W kolejnym mówię, albo będziemy budować fabrykę lodu, albo ona już będzie i będziemy coś z nią kombinować, bo ona w pierwotnych planach ma być zabudowana i ma wyglądać fajnie. No, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. On był taki luźny, tak sobie więcej gadałam niż było coś sensownego, ale mam nadzieję, że wam się podobał. No i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, no i cześć!